Tym jakbym miał na wyciągnięcie ręki jakiś pistolet, to pewnie bym se strzelił. Najpierw w kolano, żebym wiedział, że źle zrobiłem, potem w głowę, żebym po prostu już nie zamęczał tych ludzi. To było 3 lata temu, jak zaczynałem, może 4 lata temu. Pojechałem do Poznania, to był mój pierwszy wyjazd. Dlatego bardzo się przygotowywałem, ale miałem po prostu kiepskie żarty. I pamiętam, że występowałem z dwoma bydgoskimi innymi komikami, z Szymonem Andrzejewskim i Kubą Chmielewskim, bardzo ich pozdrawiam. Ja występowałem na końcu w ogóle i poszło mi fatalnie. Naprawdę dramat po prostu. Miałem żarty w stylu, u Cristiano Ronaldo pracuje w Realu, wiecie, kompletne shit, straszne. I jedyny żart, który mógł mnie uratować, to właśnie ten, że kocham moją dziewczynę i kupiłem jej perły, że wypiła 4. I nikt się nie zaśmiał z tego żartu. Ja wyjąłem piwo, że mam i że to chodzi o piwo, ludzie, wiecie, no, o to chodzi. I miałem w ręce żywca. I ktoś z pierwszego rzędu powiedział, co za debil. I to była jedyny moment, w którym ludzie się śmiali. Dlatego, no tak, tak to wspominam. Potem przeszedłem małe załamanie nerwowe, ale